Dzień dobry, witam Państwa w komentarzu wideo epetrol.pl. 43 tydzień roku przynosi dalsze obniżki cen paliw na stacjach. W przypadku benzyny 95 i oleju napędowego widzimy jednogroszowe obniżki, więc tempo spadków wyraźnie wyhamowało, natomiast tendencja została utrzymana. W odwrotnym kierunku poruszają się ceny autogazu. To paliwo dynamicznie w ostatnich tygodniach drożeje i w tym tygodniu 6 groszy w górę i średnia cena autogazu na polskich stacjach to 2,56 zł. W przypadku autogazu mamy do czynienia z chwilowymi problemami z dostępnością tego paliwa, które pochodzi głównie z importu, więc zdarzają się sezonowe przestoje w dostawach, które rzutują mocno na sytuację na stacjach. Natomiast jeżeli po stronie podaży autogazu sytuacja się uspokoi, to tutaj ten trend wzrostowy powinien wyhamować. Szczególnie, że obserwujemy wyraźne umocnienie naszej waluty, które jest czynnikiem zmniejszającym presję na wysokie ceny paliw, i to zarówno autogazu, jak i oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. I ten czynnik walutowy jest jakby podstawą naszych utrzymujących się optymistycznych prognoz dla kierowców. Spodziewamy się, że tendencja spadkowa będzie kontynuowana, chociaż tempo będzie już zdecydowanie wolniejsze i tej spadki 1, 2, 3 grosze to takie tego rzędu obniżki możemy na stacjach zobaczyć w nadchodzących dniach. I nawet sezon wyjazdu w związku z nadchodzącymi dniami wolnymi na początku listopada nie powinien przełożyć się na ruch wzrostowy na stacjach, bo marże przy sprzedaży paliw utrzymują się na solidnym poziomie, także ewentualnie będziemy mieć do czynienia z mniejszą chęcią do obniżania cen w tym okresie wzmożonych wyjazdów. Natomiast, tak jak mówię, tendencja obniżkowa nadal powinna zostać utrzymana, bo zarówno sytuacja na rynku walutowym, jak i ceny surowca, które wahają się nieznacznie, utrzymują w okolicach 109-111 dolarów od kilku dni, nie wskazują na wzrosty na stacjach.